Komisji zapytania. Proszę Pani Radna. Jeśli mogę, ja nie zapytania, ale chciałabym taką informację przekazać. 21 września Komisja Oświaty i Spraw Społecznych spotkała się w Ośrodku Pomocy Społecznej celem zbadania jakby zasadności dofinansowania remontu, może nie dofinansowania, ale sfinansowania remontu pozyskanego mieszkania, zasadności. I powiem, że weszliśmy do Ośrodka Pomocy Społecznej, brakuje mi słów, bo rzeczywiście byliśmy zażenowani sytuacją. Ciasnota. Warunki nie najlepsze, pomimo że pracownicy już z uśmiechem nas witali, pomimo że pani dyrektor stara się zrobić wszystko, żeby lokale, pomieszczenia wyglądały jak najlepiej, to rzeczywiście jest to żenująca sytuacja, jak na wiek XXI, i że mieszkańcy Wyszkowa są w takich warunkach przyjmowani. W związku z tym, chociaż na poprzedniej sesji 25 sierpnia nikt nie miał wątpliwości, że zachodzi potrzeba powiększenia, tak, chodziło tylko o koszty. Nie nam chyba wypowiadać się, bo są to ludzie fachowcy, rzeczoznawcy się wypowiedzieli, stwierdzili, że kwota 200 tysięcy to jest ta, która jest potrzebna, tak, którą należy przekazać, żeby dokonać remontu pozyskanego mieszkania. Pani dyrektor wyjaśniła nam również, że ta kwota 200 tysięcy nie w całości zostanie wykorzystana na remont tego jednego mieszkania, ale z tej kwoty państwo, którzy przenieśli się do bloku przy Prostej 8B, otrzymali mieszkanie całkowicie wyremontowane. Podobnie mieszkanie pozyskane przy Serockiej. Te mieszkania do ludzi trafiły w takim przyzwoitym, a może więcej przyzwoitym stanie. Także jak najbardziej komisja stwierdziła jednogłośnie, że no, zasadne jest przekazanie tej kwoty 200 tysięcy na zaadoptowanie mieszkania na pomieszczenia biurowe. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Tym bardziej cieszę się, że na pewno konferencji niektórych radnych, nawiązując do wypowiedzi pani przewodniczącej Komisji Oświaty, chciałem powiedzieć również, że Komisja Finansów na zaproszenie pani dyrektor też odwiedziła budynek opieki społecznej i to wszystko, co powiedziała moja koleżanka, się potwierdziło. Nie ukrywam, że na tej sesji, o której tam była mowa o dofinansowaniu, zabierałem bardziej głos, dlatego że do końca nie znają sprawy. Rzeczywiście to dla niektórych nas było troszkę niezrozumiałe, ale po tej wizji lokalnej, którą żeśmy przeprowadzili dokładnie, szczegółowo, otworzyli zapoznanie się z przebudową tych pomieszczeń, które tam będą adaptowane. Myślę, że no, już nie mamy żadnych jakichś wątpliwości, tak, co do tego, że jest zasadne te dofinansowanie tej inwestycji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze przepraszam bardzo do tego tematu, bo panie burmistrzu, to jest taka chwilowa reanimacja tego, bo ten pacjent dalej będzie chory, bo to tylko chwilowo tam. Ja myślę, że znając nasze prawo w ogóle i ustawodawstwo, to będzie tak, że nowa wejdzie ustawa, nowe obowiązki będzie okres miał, i nowe pomieszczenia trzeba będzie i ten. Trzeba by naprawdę się głęboko zastanowić nad tym, że gdzie ten ośrodek przenieść w takie miejsce, żeby to no, w takich normalnych warunkach pracowali, bo przykładowo przychodzi klient tam do tych pracowników, to nie jest tak jakaś rozkosz przyjść i prosić o jakąś zapomogę. Wiadomo, że to jest taki no, żenujący temat i jeśli na przykład w pomieszczeniu, nie wiem, 2 metry na 2, 3 pracowników siedzi i 3 klientów przyjdzie i wszyscy wszystko słyszą przykładowo, nie? To jest naprawdę to takie upokarzające tam w stosunku do tych klientów, nie? I by pasowało się zastanowić, nie wiem, żeśmy rozmawiali na przykład o tym hotelu tam w Osirze, była tam kiedyś rozmowa o gimnazjum, tutaj numer 2 chyba tam jest. Tam też jest jakieś, trzeba by było jakoś wygospodarować takie pomieszczenia, w którym by naprawdę ten ktoś przyszedł, usiadł i porozmawiał sobie z tym pracownikiem,
tak normalnie, nie tam, że do ucha jak na spowiedzi szeptał, żeby co tam chce czy coś, nie? Więc to jest te pomieszczenie, bo żeśmy rozmawiali z panią dyrektorem, to jest takie chwilowe, takie chwilowe tam za te potrzeb zaspokojenie, ale na dalszy temat to i tak będzie za mało. Dziękuję bardzo. Pan Borys, bardzo proszę. Daję stanowisko w tej sprawie. Tak. Pomieszczenie jest chwilowe, bo zależy jak tą chwilę będziemy rozumieć. Bo proszę Państwa, skończmy już temat raz na zawsze hotelu, bo tam się nie da przyjąć ośrodka. Koncepcja budynku jest taka, że nie da się zorganizować po prostu ośrodka. Chcieliśmy tam przenieść jeszcze poprzednia pani kierownik Szubowska była, lustrowała, nie da się. To już wiemy, więc nie powtarzajmy tego w kółko, bo gdzieś tam jakiś mit tego przeniesienia jest. Po pierwsze. Po drugie, nie da się przenieść do gimnazjum. Dlatego, że częściowo, po prostu gimnazjum nie pomieści całego ośrodka, bo tam się lekcje odbywają, po prostu. Samo kierownictwo ośrodka nie bardzo chce, żeby też ośrodek dzielić w różnych częściach miasta, bo gorzej się zarządza, bo ci ludzie, którzy przychodzą, czasami załatwiają sprawy w ośrodku, różne swoje sprawy, bo prawda, ze swoim pracownikiem socjalnym ktoś porozmawia, poczeka na darmową poradę prawnika i tak dalej. Także najlepiej, gdyby było to na jednej powierzchni. Po trzecie, ja na poprzedniej sesji, kiedy Państwa namawiałem do głosowania, mówiłem, że to nie jest rozwiązanie na rok, bo gdyby było na rok, to byśmy nie inwestowali ponad 200 tysięcy złotych. Proszę Państwa, to jest rozwiązanie, nie oszukujmy się, na kilka lat. Ja docelowo widziałbym takie rozwiązanie, kiedy gmina buduje nowy budynek ratusz czy budynek Urzędu Miejskiego, to te pomieszczenia, które obecnie zajmujemy, przeprowadzamy swoje instytucje typu właśnie ośrodek pomocy społecznej i inne, które na przykład mają złą w tej chwili kondycję i to w tym momencie rozbudowuje i pomaga. No niestety nie jest łatwo, ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, ja bywam w urzędach, w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, nie jest tam też lepiej. Niestety, po prostu zadań kompetencji przybywa. Obieg elektroniczny nie wyłączył obiegu papierowego, więc szafy na segregatory tego papieru jest bardzo dużo. To też miejsce zajmuje, komputery, drukarki, sprzęt i tak dalej. Więc niestety nie jest łatwo. U nas w urzędzie też, jak Państwo wiecie, w niektórych wydziałach jest dosyć ciasno. Nie jest to optymistyczne, na pewno jest mały komfort pracy i co za tym idzie, mały komfort dla klientów ośrodka, ale niestety no, jesteśmy w takiej rzeczywistości i z całą pewnością musimy wykluczyć budowę nowego ośrodka, bo do tego by to się zbliżało. Nie jesteśmy w stanie przenieść do żadnego obiektu, który w tej chwili dysponujemy, więc na dobrą sprawę budowa. W obecnej sytuacji finansowej uważam, że mamy bardziej pilne potrzeby i jeszcze przy dużym nakładzie pracy, cierpliwości i woli pracowników ośrodka pomocy społecznej, klienci tam będą przyjmowani w godnych warunkach. Te 200 tysięcy złotych i poszerzenie o kolejne ile metrów? 57 metrów. Poprawi. Idziemy w dobrym kierunku. Natomiast no nie spodziewajmy się, Szanowni Państwo, że to rozwiąże problem całkowicie, bądź w tej kadencji, że budujemy nowe powierzchnię. Dziękuję bardzo.